Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Tu i teraz. A o poranku nasz pierwszy gość to Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panu. To rozpocznijmy od tego, co na bieżąco o zmianach na Dworcu Zachodnim. Wyłączony został z użytku peron 9. Jakie to ma konsekwencje? Owszem, prace na stacji Warszawa Zachodnia jeszcze się nie zakończyły. One jeszcze są kontynuowane. Natomiast na peronie 9 te najważniejsze prace, które powodują jego wyłączenie, odbywają się tylko w weekendy. A więc mówimy tutaj o teraz trzech najbliższych weekendach, bo ten pierwszy weekend jest już za nami, on był czwarty i wtedy także na peronie 9 nie zatrzymywały się pociągi, wtedy wykonawca kontynuował pracę i będzie je kontynuował przez następne 3 weekendy, więc zakończy w połowie sierpnia i jest to czas, kiedy musi wykonać prace związane z instalacją oraz wpięciem odpowiednich systemów, które w przyszłości będą służyły temu, aby na peronie numer 9 wyświetlały się informacje na ekranach, aby była informacja głosowa, aby były nie w pełni działające systemy bezpieczeństwa, a będą one wszystkie obsługiwane z jednego miejsca, z lokalnego centrum sterowania, które zostało wybudowane w ramach inwestycji na stacji Warszawa Zachodnia, a więc jest to taka centralizacja wszystkich systemów i ujednolicenie. I żeby te prace przeprowadzić, musimy także częściowo zdemontować na czas tych prac nawierzchnię peronu, czy też wykonać te prace pod wiatą, a to z kolei sprawia, że niestety w tym czasie pasażerowie nie mogą swobodnie, bezpiecznie wysiąść z pociągu, więc w tym czasie, w te weekendy, kiedy te prace są wykonywane, pociągi po prostu przez peron 9 przejeżdżają, ale oczywiście zatrzymują się na pozostałych stacjach i na pozostałych przystankach, na przykład po stronie linii obwodowej cały czas zatrzymują się na Warszawie Woli, czy też na Warszawie Młynów, a więc jest możliwość wygodnej przesiadki na przykład do metra, czy też po drugiej stronie stacji Warszawa Zachodnia, czyli Warszawa Rakowiec, czy Warszawa Aleje Jerozolimskie. Dworzec Zachodni zmienia się na naszych oczach. Jest czasami głośno, słychać, że praca wre, ale gdy jesteśmy już na peronach, no to możemy pooglądać, jak ten modernizowany jeszcze Dworzec Zachodni pięknieje. Ja myślę, że gdybyśmy mogli spojrzeć na Warszawę Zachodnią sprzed 4 lat, a obecnie dostrzeglibyśmy kolosalną zmianę i myślę, że z tej zmiany bardzo cieszą się podróżni, zarówno pociągów aglomeracyjnych, regionalnych, jak i dalekobieżnych. Ja przypomnę, że przed rozpoczęciem tych prac było na stacji Warszawa Zachodnia pełno różnego rodzaju barier architektonicznych, a to z kolei sprawiało, że nie każdy podróżny mógł wygodnie i bezpiecznie dotrzeć na peron, a z tego peronu z kolei wsiąść swobodnie i wygodnie do pociągu. I to się zmienia, ponieważ już dzisiaj funkcjonują wszystkie zmodernizowane perony. Jest ich łącznie 9. Przypomnę, że przed modernizacją było ich 8, a więc dobudowany został jeszcze dodatkowo jeden peron. Te perony od strony Alei Jerozolimskich, one są przykryte wiatą. Z kolei wiata jest wyposażona w panele fotowoltaiczne i co ciekawe, te panele fotowoltaiczne, one sprawiają, że jesteśmy w stanie wyposażyć w energię około 30% urządzeń na stacji Warszawa Zachodnia energii właśnie z pochodzących ze źródeł odnawialnych, ze słońca. Oczywiście jeszcze przed nami pewne prace, które sprawią, że już w ogóle ta inwestycja będzie kompletna, bo dzisiaj większość wind na stacji Warszawa Zachodnia działa i możemy swobodnie zjechać na peron właśnie z kładki, która też jest nowością na stacji Warszawa Zachodnia, jej wcześniej nie było, ale jeszcze przed nami zakończenie prac w przejściu podziemnym, a kiedy to się stanie, będziemy mogli zjechać windą od kładki przez peron do przejścia podziemnego, dodatkowo uruchomione będą jeszcze schody ruchome, no i oczywiście przejście podziemne, które funkcjonowało w tym miejscu jeszcze przed modernizacją, ale po modernizacji ono będzie o wiele dłuższe, ponieważ połączy stację od strony Alei Jerozolimskich z peronem 9, czyli od strony Ochoty będziemy mieli połączenie z Wolą i oczywiście w przejściu podziemnym
Będzie także miejsce na punkty gastronomiczne, punkty usługowe, na kasy biletowe, na miejsca odpoczynku, na poczekalnie i te prace zamierzamy zakończyć do końca tego roku. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, a bezpieczna podróż pociągiem zależy też od kierowców samochodów osobowych czy ciężarowych, wszystkich. A czasami kierowcy zachowują się w taki sposób, jakby odjęło im rozum. Z naszych analiz wynika, że niestety w 99 przypadkach to właśnie kierowcy odpowiedzialni są za wypadki i kolizje na przejazdach kolejowo-drogowych i to, co niestety mogliśmy obserwować w ciągu ostatnich dni, pokazuje również, że takie nieostrożne zachowanie kierowców, którzy poruszają się samochodami dostawczymi, dużymi tirami, czy mówimy tutaj o kierowcach zawodowych, może mieć straszne konsekwencje. Niejednokrotnie wskazywaliśmy właśnie, kiedy samochód ciężarowy, wypełniony ciężkim materiałem, wjeżdża na przejazd kolejowo-drogowy, to staje się on zaporą nie do pokonania dla pociągu i wtedy mówimy o zagrożeniu nie tylko dla samego kierowcy tego auta, ale także dla maszynisty, dla podróżnych i podobne wydarzenia miały już miejsce na sieci kolejowej. Przez wiele lat powtarzaliśmy, że to właśnie kiedy auto osobowe znajduje się na przejeździe kolejowo-drogowym, to uderzenie w to auto przez pociąg jest porównywalne jak my samochodem osobowym myśmy przejechali po puszce do napoju, a to także dzisiaj się zmienia i niekiedy te samochody duże, dostawcze, ciężkie, wypełnione ciężkim sprzętem, one są poważnym zagrożeniem dla podróżnych, dla maszynistów i dlatego także kontynuujemy nasze działania, które mają poprawić świadomość wszystkich kierujących, nie tylko tych zawodowych, ale także tych, którzy poruszają się po prostu na co dzień tymi samochodami osobowymi, aby pamiętali o swoim bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie osób, które z nimi podróżują, ale także o bezpieczeństwie osób, które znajdują się w pociągach i także właśnie ten okres wakacyjny to czas, kiedy prowadzimy dodatkowe działania we wszystkie wakacyjne piątki. One mają taką nazwę Bezpieczny Piątek i wtedy także wręczamy ulotki, materiały edukacyjne kierowcom. Możecie nas Państwo spotkać na wielu przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce, nie tylko w piątki, ale także w inne dni tygodnia, ale w piątki to są takie, bym powiedział, bardziej zintensyfikowane działania, a ci kierowcy, którzy są mniej pokorni, a bardziej brawurowi, no oni mogą zamiast ulotki dostać mandat za niewłaściwe zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych. A jakie są najczęściej spotykane niewłaściwe zachowania? No ja najczęściej obserwuję. Jest już sygnalizacja świetlna. A zdążymy, bo jeszcze szlaban się nie zamknął. Czasami dochodzi do takiej sytuacji, że no ten szlaban nam się zamknie z jednej i z drugiej strony, jesteśmy uwięzieni, a kierowcy też potrafią wtedy zgłupieć i siedzą w tym samochodzie do końca, narażając siebie. To jest doskonałe pytanie i każdy nasz słuchacz powinien pamiętać, że te najczęstsze błędy, które wykonują kierowcy, to po pierwsze nie zatrzymywanie się przed znakiem stop i traktowanie znaku stop jako sugestię, a nie jako nakaz. Natomiast ja przypomnę, że znak stop przed przejazdem kolejowo-drogowym nakazuje kierowcy zatrzymać się i upewnienia się, że nie nadjeżdża pociąg. I tak jak pan powiedział, również kiedy jest włączone czerwone światło na przejeździe kolejowo-drogowym, to jest informacja dla wszystkich użytkowników dróg, że już za chwilę w tym miejscu pojawi się pociąg i absolutnie nie wolno wjeżdżać przez przejazd kolejowo-drogowy, a niestety niektórzy kierowcy bagatelizują włączoną czerwoną sygnalizację, niekiedy bagatelizują opadające rogatki i próbują jeszcze na siłę pod taką opadającą rogatką przejechać, a niestety również znamy przypadki, kiedy zamknięte właśnie szlabany nie stanowią w cudzysłowie zapory dla kierowców i ci próbują szlabanem przejechać na drugą stronę, bo będzie szybciej, bo nie chcą stać w korku, bo nie chcą stać przed zamkniętym przejazdem kolejowo-drogowym, bo im się bardziej śpieszy. I tego typu zachowania to jest po prostu skracanie sobie drogi do śmierci, ponieważ właśnie w takich sytuacjach najczęściej dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Natomiast oczywiście, tak jak pan słusznie zauważył, czasami może się zdarzyć tak, że kierowca zostanie zamknięty na przejeździe kolejowo-drogowym, bo rogatki się zamkną. Może tak się wydarzyć, nie powinno tak się wydarzać,
ponieważ każdy kierowca powinien pamiętać, że wjazd na przejazd jest możliwy tylko wtedy, kiedy ma możliwość z niego zjazdu, ale my wiemy, że są sytuacje różne, na przykład awarie pojazdów i taki samochód może zostać na torach w momencie, kiedy nadjeżdża pociąg, kiedy rogatki są zamknięte. No i co wtedy zrobić? Jeżeli samochód jest sprawny, kiedy silnik pracuje, można nim jechać, to wtedy kierowca powinien staronować rogatkę, zjechać z przejazdu kolejowo-drogowego. Rogatka ma takie jedno miejsce, ono się nazywa bezpiecznikiem, pęknie w tym miejscu, szlaban opadnie, a my możemy wtedy spokojnie zjechać na drugą stronę. Natomiast jeżeli samochód nie działa, nie możemy zjechać, powinniśmy z niego jak najszybciej wysiąść, zadbać o to, aby wysiedli z niego również osoby, które z nami podróżują i zejść za szlaban. I wtedy również powinniśmy wykonać telefon numer 112 i podać numer przejazdu kolejowo-drogowego, który znajduje się na żółtej naklejce, ponieważ te żółte naklejki, które znajdują się na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych, mogą nam uratować życie, na przykład w takiej sytuacji. Warto to zapamiętać i przeanalizować na spokojnie, by później w sytuacji stresowej wiedzieć, jak się zachować. Bardzo dziękuję. Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK, był z nami o poranku. Dziękuję. Bardzo dziękuję.